O. I żadnego śrubokręta, kluczyka nie mieliśmy i 2 km pchania. No kurde, pchałaś? Co ty? Obrechę to Toma. No. Ale wiesz co, ono patrzę, widzisz, wykrakałaś. Siema, siema, jadę na spotkanie z Pitami. Właśnie w chwili jadę na McDonalda. Siema, hejo, takie akcje tylko u Blacka, patrzcie to. Linka już jest kupiona za 4 dychy. Jest Jarek, jest Regina. Witam. Czekajcie dalszej akcji. Przyjechał Jarek i zaskoczy was swoim sprzętem. Szczegóły na miejscu. A dzisiaj właśnie przyszły klocki do bety, będę wymieniał. Jeszcze ich nie ma. Sprawdzę, ile kasy mam, bo coś z paliwem słabo. Ale blika mam. Ale zobaczę, bo zawsze coś tam kasy powinno zostać. No dobra, kasy brak, zapytam jak tam daleko są, no pojadę na stację, jak będzie można blikiem. I jak tam? A gdzie jesteście? No to jedź prosto i po lewej. A ja sobie na stację wjadę. No dobra, to czekam. O, beta kaput. Nie. A z tym paliwem to coś kurde niby pokazuje, niby nie. Zapytam, czy blikiem można? Dzień dobry. Blikiem można? Można. O, jest. Ekipa.
Siema! Naleję trochę paliwa, bo kurde, będzie mało. Kopę lat, co? No. Siema, Regina. Zapamiętałem. Twoje imię. Jak tam? Pomalutku. Pomalutku? Kurde. Naleję i pojedziemy tam i tam poopowiadasz o sprzęcie. Nalejtowo to tak. Nie, za trzy dychy. Na bogato będzie. O, coś takiego. Dobrze lejesz? Co? Dobrze lejesz? Dobrze leję. 9,5 pisze. Udało się. Okaże się. Okaże się. Jak będzie duża chmura dymu za mną, no to będzie źle. Do widzenia. Blika dałem, a nie potwierdziłem. Jedziemy. I co, Regina, kiedy ty sprzęta będziesz miała swojego? Coś słabo gadasz z Jarkiem. Na razie ten, na skuterze jeździ się uczy. Na skuterze? A na jakim? I ostatnio ten, awarię miała. Co się stało? Słuchaj, główna dysza się wykręciła, nie? O. I żadnego śrubokręta, kluczyka nie mieliśmy i 2 kilometry pchania. O kurde, pchałaś? Jarek. Aha, a to wiesz, trzeba też się uczyć pchać, nie? A duży skuter, jaka pojemność? Mały skuterek, wiesz? 50? 125? No, 50. I co, jak idzie? Dobrze, tylko za słaba moc. A, na koło już dajesz? Nie. Nie. Jeszcze nie. To jedziemy. Dobra. Ja prowadzę. Dobra. Tylko teraz mój nie działa. Elektryka siadła mi. Kaput. Co jest? Kaput. Prądu mnie? No. Guzik nie działa. Nieźle. Nie, bo ja bym nie wiem. No tak, to dzisiaj oni wszystko popłacą, to się nie ma. Dzisiaj to będziesz miał. Teraz ja będę pchał, się śmiałem. 3 kilometry. Ale jaja. 160. Nie wiem. Nie, no to swoje dla Marcina i dla Janusza. To dobra, trzeba odjechać ze stacji. O Boże. Nie, bo to same mam. O, pojawiło się coś. Ale. Nie no, prąd jest. Tu chyba w tym coś się wypieprzyło. Pole prądu nie ma? Znaczy, wiesz co, no jak... No niby jest, no ale tu nie ma na przycisku, wiesz, chyba się... Tu coś. Tu się coś. Ciekawe, jakby go napycha, spróbował? No patrz, niby tu pokazuje, nie? Ale pokazuje. Tutaj to może być małe jakieś tam zasilanie. Ale tu nie działa guzik. Ale tu już widziałem na filmie już niekiedy miałeś problem z zapaleniem go, nie? No. Może on się psuje ten włącznik, wiesz? Może się psuje już. No już teraz to się popsuł. A sygnał ma? Chyba nie, bo mam ten, kabelek się tam wypiął.
To sobie pojeździliśmy. Nie mam pojęcia. No kurde, to nie wiem, muszę go i tak jakoś pchać, nie? No bo co zrobię? Nie? Nie mamy jakiejś linki, sznurka czy coś, nie? Nie. Oj, ciężko będzie. Naprawdę ciężko. No ciężko. Radziu, pomóż, stoję na maku, prawie na maku. Zajęty. Kurde. Kurde, coś tam. Sukces! Czekaj, Radziu, już jest, już dzwonię, zaraz opowiesz. Ale rura, ty! Na niebiesko ci się zrobiła. Zaraz opowiesz. Ten odcinek pół kilograma, nie? Waży. Co to, Jarku? Cześć, pomóż mi. Co się stało? No, stoję na McDonaldzie motocyklem, kurde, nie mam prądu, nie mam nic, nie można go zapchać. Co, tu plecak zostawię? Wiesz co, ja tutaj wjadę, żeby tutaj na tym przejściu nie stać. Co to kurwa tu jest? O, jest. No dobry, dobry jest, zobacz. No dobry, to jeszcze ten drugi. Tu lekko podwadzić i tu, no i tu się zatrzasną. O, jest kuźba, dobry jest. No dobry. To coś, no to mówię, tu ten włącznik, ale nie mamy ani śrubokręta, ani nic, żeby... No nie ma reakcji w ogóle. To tu prąd włączasz jakoś, coś czy nie? Czy nie, 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 nie. Kurde. No nie spodziewałem się tego. Nic nie wskazywało. Nie no, chociaż coś były takie przerwy. Nie, tylko w prądzie, jak gdyby tu z tego włącznika. Jak ty tak zasiwia. O psa. Ale przygoda, co? Kuźwa. To wiesz co, to opowiedz może przy okazji o sprzęcie. Co zrobiłeś, bo on chodził jak chodził, to... Słuchaj, katalizator, nie? No. Katalizator 10 kg, nie? Tak. Ważył. Ważył, no. Poszedł wek i wstawili łącznik rurki tytanowe. Coś około kilograma mają te rurki, nie? Aha. No. I słuchaj... I w ogóle ściągłeś katalizator. W ogóle katalizator, wiesz, sondę lambda, widzisz, przełożyli, nic nie tak. Trzeba było silnika regulować i nic, i mhm. Wszystko ładnie chodzi, nie ma problemów i no, 5 koni doszło też, nie? O kurde. To teraz ma 170. No. Oj, ale jest, jest efekt, wydech, pięknie to słychać, jak się... To jest 1000, nie? 1000, no. 1000. A powiedz, no i wydech zaraz inaczej, nie? Inaczej. Pracuje, no. Inaczej chodzi. Bo w sumie jest ten sam. Nic nie tak, było przy nim robione, nie? Wiesz, no jeszcze DB Killera domówiłem, wiesz, bo tu możesz jeszcze, wiesz, go przycić, bo to na maksa teraz głośno chodzi, nie? Aha. Ale wiesz, w razie tam czy na przegląd, czy na coś, nie, bo to troszkę... No, 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 DB Killera, ale nie, no pięknie chodzi. Ale wiesz co, no patrzę, widzisz, wykrakałaś. Nalałem paliwa i stoję. Zobacz, te osłonki jeszcze pozakładałem. No. Ja nie śmiałem się ze skutera, sam mam. Lampa. Też mi się zdarzyło go pchać. Z USA ściągnięta. Z
kierunkami stopy, wiesz. A weź pokaż. Tylko musisz niżej na nią patrzeć, tak? Zobacz. No. Teraz patrz. Stop. No. Kierunek. No. Ogólnie ją programujesz, różne tryby masz, wiesz? Aha. Pyk. Różne tryby. To akurat takie zrobiłem tryb, nie? Aha. To lepiej, żeby ich nie włączać, żeby... Numer. Nie no, fajnie, no kurde. Ale lata to też masz ty niezłego. To już wymieniałem, nie? No, ale szeroki. Ile to ma? To ma kurde ty. Bo szeroka jest. Ile ona ma? No więcej niż 185. Tak, 195, tak? No, 205 miałem... 190. No. Co? Ile? 190. No, z 205 miałem w Panigale. A teraz mam chyba 185 na tym. Na fajerce. Nie no, piękny. Jeszcze od razu mocowanie tablicy zrobiłem, wiesz, króciutkie, pyk, nie? Bo wtedy miałem takie trochę dłuższe. No, no, no. A w oryginale to w ogóle z tym błotnikiem takie było, nie? Później zmieniłem na takie, wiesz, te trochę krótkie, a teraz całkiem. Ma zastosowanie i chlapacza, i... Nie? No, i tablica, wiesz, tam, nie? Przy ulewie, nie? No to... Chlapie. Ale Regina, kto w deszcz jeździ? Po plecach, kto dostaje? Ale ktoś się nie jeździ. No. Jarek ma osłonę dobrą. Nie no, fajnie. Piękny. Piękny. Umyty, czyściutki. Wymieniałem w komplecie z tą tynią lampą kupiłem, wiesz, zobacz. LEDówki malutkie, takie fajne. Aha. Fajnie, mocno świecą, nie? A tu były takie te długie. Też nie? Wymieniłeś. No. Kurczę, doinwestowana ta Yamaha, że nie szok. Jest doinwestowana. To mój taki bidny. Teraz nie pali. A spróbujcie jeszcze go. No takie jest łatwe. Wiesz, włącznik raz. Już ci broił tam, nie? No, już teraz, dzisiaj. W ogóle wczoraj. A czy nie, wczoraj też tak jakby nie. Styki się skończyły. Co ty? Kompreka to Toma. No. To już prędzej chyba czwórka by była, wiesz? Ale to jest za wolne przekręcenie chyba będzie, wiesz? On chyba, mi się wydaje, że prądu nie dostaje, wiesz? Już właśnie on powinien już wziąć, nie? No. Dupa Jasiu, karuzela. Czekaj, to idę zobaczyć, po ile to jest, ile mam kasy. Czy w ogóle mają. Takie przygody tylko z blekiem, nie? Coś, to nie wiem, czy to się to przyda w ogóle. To chyba Tomkowi jak Kubę ciągnie. No to ideolka by była. Kurde, chyba im wezmę. Tych mamy pasów od cholery, a tego do ciągnięcia nie mamy. No chyba to wezmę. Będzie git. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje, pany? Stoimy na chodniku. Nic się nie dzieje. Stoimy. A czym ja przyjechałem? O kurde. Beton. Beta gdzieś tam stoi. W ty, ale jeden kierunkowskaz ci się urwał. A nie, bo to jest kamerka, dobra. Kamerka. Ubierajcie się. Będzie akcja. Porządny sprzęt.
to się przyda Tomkowi. Patrz, tu jedzie bus, bym je mógł zapakować. Cholera jasna. Nikt go nie zatrzymał. Do trzymania to będziesz miała oto. Nie. A ja tu. Gdzie do trzymania? Tu. O Jezu, takie coś tu. Tak, trzymaj. Albo się obwiążesz i no, będzie bezpieczniej. Rękę, tak na tułów, nie? Tak, tak, żeby mi ręki no tak. W życiu. Lecimy, jedziemy, udało się. Regina ciągnie linkę. Udało się. Ciężki temat, kurde. Patrzcie, nalałem paliwa i taka lipa, no. Następny odcinek, jaka przyczyna awarii. Trzymajcie się, nara, hejos. Takie przygody tylko z blekiem.